Moi drodzy, dobrze, czyli na początek, tak jak wspominałem, sypujemy sobie tutaj taką warstwę, myślę, pół centymetra wermikulitu. Wermikulit jest bardzo dobry właśnie tutaj na tą wilgotność dla roślinek, które stosuję, czyli standardowo dla trzykrotki. Gdy mam sypany wermikulit, teraz włókno kokosowe, warstwa dosyć gruba. Rozsypuję ją pierwsze tutaj dookoła. Ubijam, żeby tutaj ta pierwsze wsypanie, pierwsza warstwa fajnie była ubita. I tak zapewne samiczka wykopie dziurę za płatem tuby korkowej. Dobrze, dosypałem podłoża. Taka warstwa tutaj na oko jest około 5 cm, więc dosyć grubo. Kolejnym etapem w tym terrarium będzie umieszczenie takiego płatu z połówki tuby korkowej. No i teraz po dosypaniu delikatnej warstwy podłoża umieszczę tubę korkową. Tutaj ją troszeczkę podłożę. I tak tego podłoża tutaj będę musiał prawdopodobnie dosypać, żeby tą tubę tutaj z przodu delikatnie obsypać. Tak więc na tą chwilę tak to się prezentuje. Ostatnim etapem, jaki tutaj wykonam, to wsadzę tutaj trzykrotkę. Wsadzę ją prawdopodobnie w dwóch miejscach, czyli tutaj z przodu i tutaj z boczku, bo tutaj jest taka większa przestrzeń. Pierwsze wykopię sobie dziurę i teraz umieszczę naszą trzykrotkę, taki większy kawałek tej trzykrotki, o właśnie taki, który ma tutaj już wypuszczone korzonki. Umieszczę to tutaj przy tubie korkowej, zasypię włóknem kokosowym, o właśnie tak. I druga trzykrotka wyląduje z tej oto strony, czyli wykopuję delikatną dziurę i teraz umieszczam naszą ładną trzykroteczkę właśnie z tej oto strony. Dosypię delikatnie włókna kokosowego. O. No i terrarium prezentuje się w taki oto sposób. Tak jak mówiłem, będzie to dosyć prosto, czyli włókno kokosowe. Zobaczcie, taka gruba warstwa. No ale cóż, nie mogłem nic innego zrobić, ponieważ za mały miałem ten płat tuby korkowej. Warstwa wermikulitu dla podtrzymania wilgotności. Tu się powtarzy po raz kolejny. No i dwa takie ładne, powiedzmy sobie, takie dwie ładne gałązki trzykrotki. No i teraz w tym momencie będziemy wpuszczać samą poecyloterię do środeczka. Nasza poetka znajduje się właśnie tutaj, więc delikatnie wieczko sobie otworzymy. Mam nadzieję, że mi tutaj nigdzie nie wybiegnie, tylko prosto poleci do środka tam za korek. No i co ja mam zrobić? Do takiego typu manewrów ostatnimi czasy używam takiego drucika. Tutaj nie jest nic ostrego, tylko po prostu zagięty. No i w taki oto sposób, wkładając tutaj drucik, postaram się przegonić tą samicę. Wychodź. Patrzcie, nie chcę wyjść. O Jezu. O Boże, jak ona szybko uciekła. Mały strach, bo się bałem, że wyleci poza terrarium. Zobaczcie, znajduje się tutaj u góry. Zobaczcie, znajduje się u góry. Więc ja dla bezpieczeństwa lepiej ją sobie zamknę, żeby mi tu przypadkiem gdzieś nie uciekła. Jednak jest to pająk szybki, agresywny, a przede wszystkim, co najważniejsze,
jest bardzo jadowity, więc tutaj trzeba na to uważać i trzeba być tego świadomym. Tak się ona prezentuje. No terrarium, myślę, jak dla niej to jak pałac jakiś. Kurde, odbijające się tutaj wszystko w szkle. No i co? Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o to przekładanie. Taki film dosyć szybki. No ale teraz tylko czekać na moment z dopuszczania. Teraz aklimatyzacja, te 3-4 dni i później dopuszczanko samca do samicy. Mam nadzieję, że wszystko się uda i będzie dobrze. To tyle. Zostawcie łapki w górę, zostawcie komentarze, zostawcie subskrypcję, jeżeli się podobało i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło, cześć!